Cześć Pani Gosi Dziedzic. Dziś pokażę Wam koszulkę z logo Barbie. Kupiłam ją w Biedronce. Ładna. Teraz chcę Wam przedstawić, ponieważ wiem, że bardzo lubicie mój kanał, chcę Wam przedstawić wreszcie moją całą kolekcję lalek Ever After High, postaci, które wszystkie wyszły w Polsce. Teraz Wam pokażę moje lalki Ever After High. Może zaczniemy od Ashlyn Ellie. Ashlyn Ella jest córką Kopciuszka, Cinderelli i Hunter. Jest on synem myśliwego z Królewnej Śnieżki. Ogólnie myśliwego, bajkowego. Ashlyn Ella. Lalki są bardzo ładne robione, bardzo ładnie zrobione. Firma Mattel. Następcy Monster High. To jest Ashlyn Ella, córka Kopciuszka, ma piękne złote włosy, takie błyszczące. Jest bardzo piękna i bardzo gęste, kręcone. Następną lalką jest nasza kocica Kitty Cheshire. Jest córką kota z Alicji w Krainie Czarów, znikającego kota. Kota z Cheshire, kotki z Cheshire, Kitty, wygląda tak. Ma piękne, lilowe, jasne włosy. Jest cała w ogóle lilowa. Cerę ma też lilową. Czarne kolczyki. Kitty Cheshire. Miau. Jest bardzo... I love Kitty. Następną lalką jest Cedar Wood. Cedar jest córką Pinokia. Z filmu Pinokio. Jest taka orzechową, ma taką cerę, troszkę taką... Taka mulatka, bardzo ładna. Ma rysy skóry drewniane, bo Pinokio był marionetką. Cedar Wood. Następną lalką jest córka Królewny Śnieżki, Applewhite. Nie wiem, dlaczego twórcy Mattel zrobili ją blondynką, ponieważ Śnieżka miała krótko czarne włosy. Applewhite, która ma piękne loki. Jest bardzo piękna, Applewhite. Mam do niej również łóżko, do Applewhite. Następną lalką w kolekcji moich Ever After High jest Sasha Bella. Sasha Bella wygląda tak. Rosabella, przepraszam. Rosabella, czy to Rosabella. Jest, nie wiem, czy ta ma trudne imię. To jest córka pięknej bestii. Wygląda tak, jest piękna. Ma jeszcze okulary, ale gdzieś tam schowałam, bo przed umieszczeniakiem. Rosabella. Córka pięknej bestii. Ładna Anielica, czyli Kije Cupid, córka Amora. Amora, córka Amora, anioła. Wygląda tak. Ma skrzydła aniołka, że jest jego córką. Ma piękne różowe włosy. Pochodziła z pierwszej serii kolekcji Basics Ever After High. Następną laleczką, którą Wam chcę pokazać, jest Madeleine Halter. Oczywiście też pochodzi z Krainy Czarów, bo jest córką kapelusznika z Krainy Czarów, Alicji, z filmu bajki Alicja w Krainie Czarów, kapelusznik, szalony kapelusznik, Madeleine. Ma włosy turkusowo-lilowe, jest bardzo ładna. Też z pierwszej serii Basics. Tutaj mamy Swan Duchess, jest córką księżniczki Łabędzi. Kocha Łabędzie. Oto ona z serii Basics. Łabędzica jest bardzo piękna. Córka Odette z Jezior Łabędziego. Wygląda tak. Bardzo mi się ona podoba. Włosy są czarno-białe. Troszeczkę bardziej przypomina mi z Jeziora Łabędziego z baletu Odylię niż Odettę. I nie rozumiem, słuchajcie, dlaczego historia księżniczki Łabędzi kończy się źle, czyli Swan Duchess, skoro księżniczka Łabędzi na końcu zostaje z księciem przecież. Oczywiście zostaje z Renę Łabędzia, ale przecież swój czar pryśnie uratował ją książę Zygfryd. Także nie wiem, dlaczego tak jest mówione. To jest Swan Duchess. Córka księżniczki Łabędzi. Następną lalką jest Melody Piper. Melody
Jest córką plecisty, ma śliczne białe włosy i takie wiśniowe pasemka i śliczną grzywkę białą wiśniowe pasemka. Jest bardzo ładna, ma jeszcze gdzieś słuchawki. Wygląda tak. To jest z bajki Flecisty. Nie znam dokładnie tej bajki z Flecistą. Jest bardzo ładna, bardzo mi się podobała. Melodii. Tutaj mam taką laleczkę. Czerwony kapturek, córka czerwonego kapturka. Nazywa się. Zaraz, jak ona się nazywa? Nazywa się. Zapomniałam, jak ona się nazywa. Jej, czerwony kapturek. Chrissy Hood. Cherry's Hood. O, przepraszam. Cherry's Hood. Jest to córka czerwonego kapturka. Cherry's Hood. Wygląda tak. Dawno się nimi nie bawiłam, stały na półce, dlatego zapomniałam. Cherry's Hood. Dziś masz swój kapturek, córka czerwonego kapturka. Tutaj chcę Wam pokazać Lizzie. Lizzie Hartz jest córką Królowej Kier. Również pochodzi z bajki Alicja w Krainie Czarów, czyli córka Królowej Kier. Królowej Czarów. No. Wygląda tak, jest super ładna. Lizzie. Teraz dwie siostry. Przepraszam, bo się zakurzyły. Dwie siostry, córki Rozpunki, Rapunzel, czyli Poppy i Holly Hair. Dwie siostry. Holly ma piękne, długie, rude włosy. Typowe dla Rozpunki. Złoto-rude. Typowo dla Rozpunki. Córki Rozpunek. Holly i Poppy Hair. Córki Rozpunek. Hej! O Jezu, przepraszam. Przepraszam. Pyłek jakiś. Może piję, bo robiłam kurczaki z Kelsey. To jest córka królowej złej, to jest złej wróżki z śpiącej królewny. Zapomniałam jej imienia po prostu. Ma jeszcze niebieskie skrzydełka. Jest to córka złej wróżki ze śpiącej królewny. Zapomniałam tylko, jak ona się nazywa. Farabella, czy ja nie pamiętam jak. Czyli Maleficent. Następną córką, też jest też lalką, jest też córka wróżki, ale dobra, jest kopciuszka. Fara. Piękne, błękitne włosy. Jest to córka wróżki z kopciuszka. Chociaż moim zdaniem to wygląda na wróżkę z Pinokia. Córkę wróżki z Pinokia, ale wszyscy uznaliśmy dlaczego, że wróżki z kopciuszka, ale jest ładna. Fara. I ma taką, słuchajcie, nietypową twarz, zobaczcie, Fara. Aha, przepraszam, ta lalka to jest Fajbel, coś takiego, Fajbel, Fajbel, córka złej wróżki ze śpiącej królewny, Fajbel to jest. Tutaj mam piękną lalkę z serii Basic, z tej pierwszej. No, którą bardzo mi się ona podoba, Raven Queen. Raven Queen jest córką złej królowej z królewny Śnieżki, ale ona nie jest tak zła jak jej mama. Jest bardzo ładnie wykonana i jest piękna. Następną laleczką z Evera Frecha i mojej kolekcji jest ta piękna laleczka. Darling, córka księcia z bajki. Wygląda tak. Darling Charlie. Ma ona również After High dwóch braci. Dexter Czarnik i Darling Czarnik. Coś tam, znaczy nie jak on tam ma na imię, ale dwóch
synów, dwóch braci ma, dwóch ma braci. Darling jest córką księcia z bajki i ma dwóch pięknych księć królewiczów braci, których wam też przedstawię. Darling Czarling. Ma piękne blond włosy z niebieskimi pasemkami. Jest. Ta lalka jest po prostu piękna. Następną lalką jest urocza czekoladka. Zobaczcie. Jest naprawdę śliczna, mi się strasznie podoba. Jest to murzynka czekoladowa. Jest przepiękna. Jest to Justin Dancer. Jest ona córką 12 księżniczki z bajki 12 tańczących księżniczek i pięknie tańczy, chociaż jest czekoladowa. Dance. Następną laleczką jest ta oto laleczka. Jak wam się podoba? Jest to zła królowa w wersji nastolatki. Zapomniałam, jak się nazywa, jest bardzo piękna. Zobaczcie. To jest zła królowa jako nastolatka. O. Zapomniałam tylko, jak się nazywa w tej chwili. Jest sorry, zapomniałam trochę imion. To jest córka Baba Jagi z piernikowej chatki Ginger Drone House. Z piernikowej chatki. Ginger ma jeszcze okulary, ale gdzieś mam schowane. To jest Blondie Lox. Blondie Lox jest córką złotowłosej i z bajki Złotowłosa i trzech misi. Jest bardzo ładna. To jest Blondie Lox. Blondie Lox. Blondie Lox. To jest Blondie Lox. Teraz jest chłopak. To jest syn księcia z bajki, brat Darling. Bardzo przechwala się urodą, że jest taki piękny. Widzicie, to piękny Ken. Następną laleczką z pasiku jest piękna Blair Beauty. Blair jest córką śpiącej królewny. Jest śliczna. Zobaczcie. Blair. Przepraszam. To jest Blair. Córka śpiącej królewny. Piękne włosy i różowe pasemka. Blair. Blair. Córka śpiącej królewny. A to... To jest następną lalką. Jest... Jester Joker. Jest córką Jokera w krainie, z Krainy Czarów. Też pochodzi z bajki z Alicja w Krainie Czarów, z Krainy Czarów. Wygląda tak. Kochani, pokazuję wam następne lalki. Następną lalką jest Krystal Ubi. Krystal. Krystal jest córką królowej śniegu. To śnieżna lalka. Krystal. 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 Ma sobie śnieżną koronę. To jest Black Bunny. Córka królika z Alicji w Krainie Czarów. Też pochodzi. Córka białego królika, Black Bunny. To jest lalka
Blair Beauty z serii Dzień Ceremonia Dziedzictwa. To jest Blair Beauty, córka śpiącej królewny w pięknej kreacji w sukni. To są lalki dodatkowe. Jeszcze jedna. Madden Harter, taka. To jest lalka, którą kupiłam, słuchajcie, nie zgadnijcie, za 7 zł. Apple White. Wygląda tak. To jest lalka, którą zrobiłam sama. Przerobiłam, zobaczcie. Jest to lalka Ever After High, nowa postać, Eli, córka Alicji w Krainie Czarów. Eli, córka Alicji w Krainie Czarów. Tu mamy piękną laleczkę Blondie Love w kolekcji koronacji Ever After High. Blondie Locks, koronacja. Tu mam piękną lalkę z koronacji. Piękne włosy. Raven Queen z dnia koronacji. Zobaczcie, jaką ma piękną suknię. Tutaj chcę Wam coś przedstawić. To jest laleczka. Druga moja lalka Lizzie Hearts. Lizzie z serii Krainie Czarów. Przygoda w Krainie Czarów. Lizzie Hearts w swojej pięknej sukni. A to jest Dexter Czarnik, syn tego blondyna, Darlinga, i Darling, drugi syn księcia z bajki. Tu jest Kitty Cheshire z serii Wyprawa do Krainy Czarów, czyli Kraina Czarów. Kitty Cheshire. Miau. Kitty Cheshire. Jeszcze Wam pokażę lalki, bo jeszcze mam. To jest Raven Queens. Ceremonia dziedzictwa. O, Raven Queen. Ceremonia dziedzictwa. Teraz jeszcze tu Wam pokażę laleczkę. To jest, trochę mi się one potargały, ale są. To jest Kije Cupid, następna lalka Amory z serii Koronacja. Wygląda tak. Czyż nie jest piękna? Wszystkie te lalki, słuchajcie, z Koronacji mają śliczne, gęste włosy. Mało tego, mają piękne, tutaj dobrze tego nie widać, świecące nitki we włosach, świecące włosy. Kija Cupid z koronacji. Z koronacji. Wygląda pięknie, zobaczcie. Kija Cupid. Teraz pokażę Wam następne postacie. Zobaczcie. To jest Jillian Majslak. Ona jest córką Jasia Fasoli z czarodziejskiej bajki. Jasi czarodziejska fasola, która rosła do góry, do góry. To ona. Jillian, jak również Nina Trumbel, córka Salineczki. I moja ulubienica,
Michelle Marmaid, córka małej syrenki, co ją bardzo ją lubię, ponieważ kocham bajki o syrenach. Piękny ma strój syreny na sobie. Skradła moje serce, że jest syreną. Uwielbiam syreny, Michelle. Co mam tu jeszcze? Patrzcie, to jest Raven Queen, moja lalka, którą znalazłam, słuchajcie, biedną w śmietniku, to się porzuci, jak wrzucałam śmieci, uratowałam ją i mam Raven Queen następną. Znalazłam ją, to się porzucił gołą, tak ją ubrałam na razie, Raven Queen. Złej królowej. To jest Apple White, bardzo ładna zresztą. Ja mam używaną kiedyś, już dawno. Apel jest córka Królowej Śnieżki z serii Kraina Czarów. Jest nawet o tym film DVD o Krainie Czarów Ever After High, który ma się tam w swojej kolekcji. To jest Apple White z serii Koronacja. Wygląda przepięknie. Serii Koronacji. To jest Holly Hair z serii ze smokami. Dragon. Coś tam, Ever High Dragon. To jest Holly Hair. Córka Ruszpunki, Rapunzel. Apple White. Oczywiście. Mamy tu Apple White z ceremonii dziedzictwa. O, wygląda tak. Lalki są po prostu przepiękne. Mają piękne suknie, piękne ozdoby, są przepiękne. To jest z Koronacji Blair Beauty, córka Świętej Królewny z Koronacji. Piękne włosy. Z tą lalką, oczywiście kupiłam ją kiedyś 3-4 lata temu, ale nową. Była domek książka, który posiadam w swojej kolekcji. Bo ona była zestawem książki, książki domku Ever After High, który posiadam z rewelkami. Dolls Collection. Cześć. A to jest ostatnia lalka z serii Ever After High w mojej kolekcji. Jest to Alistair z Wonderland. Jest on synem Alicji w Krainie Czarów, czyli pochodzi z bajki Alicja i Kraina Czarów. To on. Bardzo ładny chłopak. Kocha się w Black Bunny. Córce królika. Pokazywam. Tu jeszcze Apple White, coście już widzieli z ceremonii dziedzictwa, ale chciałam wam przedstawić, co mam. Za 15 zł kiedyś kupiłam na Namysłowskiej. Piękne łóżko. Jakie to jest piękne. Apple White, szufladką oczywiście. Tutaj mamy kołderkę na Apple White. Córki Królewnej Śnieżki. I piękną, zobaczcie, złotą poduszkę. Złotą poduszkę. Na naszej Apple White, córka Królewnej Śnieżki, może godnie spać lub siedzieć na tym łóżku, jak piękna królowa, zobaczcie. Ever After High, oryginalne, Matela. O, tu się zamyka. Zobaczcie, i otwiera. Zapina się w kształcie jabłka, że to córka Królowej Śnieżki. Łóżko mi się strasznie podobało. Kupiłam je za 5 zł. Znaczy za 15 zł, przepraszam, za 15 zł kupiłam to łóżko na targu kiedyś. Na bazarku. Ktoś oddawał. 15 zł dałam, ale ładne, zobaczcie. Ever After High tu pisze. I firmy Mattel. Oryginalne. Collection Gosia, Ever After High. Mam jeszcze domek, książka od Blair Beauty z serii Koronacji, no ale nie będę wam pokazywać, gdzie tam w kręgu, to za dużo roboty jest po prostu schowany, ja robię teraz remont w mieszkaniu, cześć. Już sobie przypomniałam, jak laleczka ma na imię z kolekcji Ever After High. Jest Mira, jest dość wysoka. Jest to zła królowa, przemieniona czarodziejską mocą w nastolatkę Mirę. Jest to Mira, zła królowa, matka Raven Queen. Jako nastolatka. Nikt nie wie, że to zła królowa. Mira. Mira. Dolls Collection Ever After High.